Był to już czwarty program dotyczący modernizacji infrastruktury. Tym razem opiewał na kwotę 1 000 000 zł. Połowa środków pochodziła z Ministerstwa Sportu i Turystyki, druga połowa z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzięki pozyskanym funduszom pływalnia Rawszczyzna została m.in. unowocześniona. Wykonaliśmy nowy monitoring. Tutaj już monitoring miał kilkanaście lat. Doskonale Państwo wiecie, jak to jest z urządzeniami elektronicznymi przy takim wieku. Praktycznie te kamery już nam nic nie pokazywały. Tutaj przede wszystkim były kamery obrotowe, żebyśmy mogli dokładniej wszystko monitorować. Zdecydowaliśmy się na kamery stacjonarne i na dzień dzisiejszy mamy tutaj 47 na całym obiekcie kamer stacjonarnych, w tym jest kilka kamer zewnętrznych. Jakość jest bardzo dobra, nawet trenerzy, no głównie z piłki wodnej, stwierdzili, że super i będą sobie mogli na podstawie zgranych meczy, które im udostępnimy, będą mogli sobie analizować te mecze. Ponadto w całości wymieniony został świetlik na dachu czy wyremontowane oświetlenie awaryjne. Z dotacji skorzystał też obiekt treningowy piłkarski. Kupiliśmy wysokiej jakości ciągnik, dwie kosiarki plus osprzęt dodatkowy. Deszczownie, siewnik, urządzenia do kultywacji, płyty boiska. Także jesteśmy zadowoleni, że ten program trochę ewoluuje. Tutaj przede wszystkim mówię o sprzęcie ruchomym, który można kupować chyba od 3 lat. Wcześniej takich możliwości nie było. Dodatkowo też ze środków własnych w minionym roku na pływalni Rawszczyzna podjęto prace remontowe. Wykonaliśmy pod koniec grudnia w zasadzie taki, można powiedzieć, kapitalny remont, jeśli chodzi o prysznice. Prysznice już jednak, te głowice przy prysznicach były znacznie wyrobione, one już nie było możliwości ich naprawy, trzeba było rozkuwać ściany, wymieniać gniazda głowic. Za kwotę kilkunastu tysięcy ten etap zakończyliśmy. Na dzień dzisiejszy rozważamy zakup nowych drzwi do przebieralni. A także zakup nowych suszarek o większej mocy. Władze obiektu obecnie czekają na ogłoszenie programu w roku bieżącym, by móc złożyć stosowny wniosek i ponownie skorzystać z ministerialnego wsparcia. Wszystko po to, aby 14-letnia już pływalnia ciągle była atrakcyjna dla jej klientów.